Red Dead Redemption 2. Pamiętnik Artura Morgana. Odcinek 3. Czasami myślę sobie, że jestem największym pechowcem tego świata, który przetrwał tyle lat na tym łez-padole tylko dlatego, że śledzenie jego perypetii sprawia komuś tam na górze frajdę. Właśnie wróciłem do obozu po niemal 3 dniach tułaczki, podczas której omal kilkukrotnie nie straciłem życia. A zaczęło się to wszystko w momencie, kiedy zdecydowałem się odnaleźć słynnego onegdaj rewolwerowca, Billego Midnighta. Propozycja współpracy otrzymana w barze od pisarza cały czas kusiła i nie pozwalała o sobie zapomnieć. Co za problem znaleźć 3 wskazanych przez niego strzelców i wyciągnąć od nich parę informacji. Wskazówki otrzymane wcześniej zaprowadziły mnie na stację kolejową, gdzie od jednego z pracowników dowiedziałem się o alkoholowych problemach Midnighta i jego pijackich podróżach w tę i z powrotem w wagonie restauracyjnym. Wsiadłem więc do pociągu przy najbliższej okazji, by rozmówić się z topiącym smutki w trunkach Billem. Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen, this won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Oczywiście, nie mogło skończyć się na krótkiej pogawędce. Będący już na lekkim rauszu Midnight spanikował, myśląc, że zostałem przysłany do zabicia go. Zaczął coś bredzić i jeśli mnie słuch nie mylił, przyznał się, że swoje najsłynniejsze zwycięstwo odniósł mordując innego strzelca podczas snu. Było mi zupełnie wszystko jedno. Chciałem tylko kilka słów o bohaterze pisanej książki i może ewentualnie jakieś zdjęcie. Billy jednak już nie słuchał. Rzucił się do ucieczki naprzód pociągu, a po drodze wpadł jeszcze na genialny pomysł, by wleźć na dach. Dopadłem go dopiero, gdy biegł po ostatnim wagonie pasażerskim. Zapędzony w kozi róg, postanowił sprawdzić swój refleks. Rzucił mi wyzwanie, naiwnie wierząc, że alkohol nie stępił jego zmysłów. Obaj zamarliśmy i powoli odpięliśmy zapięcia kabur zręcznymi ruchami palców. Wokół krajobraz przesuwał się szybko, tworząc z rosnących drzew jednolitą zielonkawą masę. Wiatr smagał nam policzki. Czas stanął na moment w miejscu. Liczył się tylko człowiek naprzeciwko. Jedno uderzenie serca. Błyskawiczny ruch ręki. Naciśnięcie spustu i strzał. Za moment Midnight padł, śmiertelnie trafiony w klatkę piersiową. Może sprawił to szumiący w głowie alkohol, może lata teoretyzowania na wykładach, a może ciężar prawdy, która po długim okresie wychodziła na jaw, ale rewolwerowiec przegrał tę bitwę o własne życie z kretesem. Zrobiłem zdjęcie ciała i zabrałem na pamiątkę pięknie grawerowanego Mausera. Brakowało mi pistoletów kolekcji i ucieszyłem się z tak pięknego nabytku. Nie było jednak czasu na podziwianie detali. Zszedłem na wagon z węglem i rozejrzałem się. Pociąg właśnie wjeżdżał na leżące na wschodzie bagna, więc opcja wyskoczenia odpadała. Dzielny Tennessee Walker, który do tej pory biegł za lokomotywą, musiał się zatrzymać. Usłyszałem tylko głośne rżenie. Stojąc bezczynnie koło ciała Midnighta, prosiłem się o kłopoty, więc ukryłem się pośród przewożonego ładunku. Widziałem dachy wielkich fabryk i produkujące ogromne ilości czarnego dymu kominy. Po kilku minutach pociąg zaczął zwalniać, aż w końcu się zatrzymał. Wykorzystałem szansę i szybko wyskoczyłem na peron. Jakaś kobieta zwróciła na mnie uwagę, więc szybko oddaliłem się. Kątem oka dostrzegłem tabliczkę z napisem Saint-Denis.
Ta piekielna machina wywiozła mnie daleko na wschód, do przemysłowego serca regionu. W sam środek mokradeł. Postanowiłem szybko opuścić metropolię i wrócić po Tennessee Walkera, nim zapadnie zmrok. Miasto tętniło życiem i w niczym nie przypominało dziury, jaką bez wątpienia było Valentine. Wybrukowane ulice wypełniały wozy, a po chodnikach gęsto spancerowali dżentelmeni w garniturach i damy w drogich sukniach. Nie miałem specjalnie czasu na podziwianie widoków podczas spaceru, bo słońce minęło już górny punkt na niebie i zaczynało stopniowy marsz ku horyzontowi. Musiałem się spieszyć. Saint-Denis okazało się miastem o wielu twarzach. Pokonałem może kilkaset metrów od dworca i nagle znalazłem się jakby w zupełnie innym świecie. Gęsta zabudowa urywała się nagle, jakby bojąc się odebrać jeszcze choćby metr terenu od bagnistych terenów wokół. Za zasłoną gęstego dymu kominów kryło się wilgotne, lepiące powietrze wypełnione oparami z bagien, którym idealne warunki bytowania znajdowały miliony owadów. Minąłem może ze dwa gospodarstwa w drodze do jednej z wyjeżdżonych przez wozy dróg, gdy poczułem, że całe ubranie się po prostu do mnie przykleiło. Chwila truchtu i przerwa na złapanie oddechu. Podbieg i powtórka. Klołem na całe zło tego świata, powoli zmniejszając dystans do zagubionego wierzchowca. Dotarłem do krzyżówki dróg, gdy z zaparkowanego na poboczu wozu zeskoczyło dwóch mężczyzn i zaczęło zmierzać w moją stronę. Zrozumiałem, że nie mają przyjaznych zamiarów, więc sięgnąłem do kabury. Dopiero wtedy zorientowałem się, że mam przy sobie tylko pistolet Midnighta, bez choćby jednej sztuki amunicji. Nie zastanawiałem się ani sekundy dłużej. Obróciłem się i rzuciłem pędem z powrotem do Saint-Denis. Kule rozcinały powietrze, zostawiając trwały ślad w liściach rosnących wokół roślin. Zrywały nadbagienne pałki i kończyły swój lot w pniach drzew. Biegłem poboczem, zatapiając buty w błocie, ale dzięki temu też ukrywając się przed pościgiem i utrudniając czysty strzał. Czułem, że zaczyna brakować mi sił, gdy do uszu dotarł kojący dźwięk słów. Niech spieprza, zostaw go. Lekko zwolniłem, ale zachowałem czujność, żeby nie dać się złapać w pułapkę. W Saint-Denis znalazłem rusznikarza, u którego zdążyłem jeszcze kupić kilka paczek naboi, nim zamknął interes. Musiałem wyglądać tragicznie, zmordowany, spocony i wściekły na cały świat. Ludzie ustępowali mi wręcz z drogi. Choć byłem już uzbrojony, wybrałem inną drogę do Tennessee Walkera. Poszedłem na zachód i raz jeszcze zobaczyłem, jak miasto nagle się zatrzymuje i ustępuje miejsca terenom bagiennym. Natura nigdy nie odstąpi ziemi człowiekowi. Nie bez walki. Byłem wściekły, że mój wierny rumak tak zagubił się i stracił ze mną kontakt. Wystarczyło jednak, że go zobaczyłem, by złość ustąpiła miejsca radości. Obaj najedliśmy się w minionych godzinach sporo strachu. Teraz musieliśmy wspólnie pokonać jeszcze kilka przeciwności i wrócić do domu. Spojrzałem na mapę i ustaliłem najlepszą drogę powrotną. Już w drodze rzuciłem okiem na otrzymane od pisarza zdjęcia rewolwerowców. Uświadomiłem sobie, że jestem praktycznie obok miejsca rzekomego pobytu Black Bell. Nie było sensu później tutaj wracać tylko po nią, więc postanowiłem rozbić obóz w okolicy, a z rana odszukać legendarną zabójczynię. Znalezienie suchego miejsca na obozowisko zajęło mi czas do zmroku. Przy ognisku mogłem wreszcie odetchnąć i wrócić wspomnieniami do tego długiego i ciężkiego dnia. Może przez zmęczenie, ale dałem się zaskoczyć dwóm bandytom z lokalnego gangu. Jeden wziął mnie na muszkę, trzymając spluwę może metr od skroni. Drugi przystanął przy ognisku i zaczął ogrzewać sobie dłonie. Krótko i oschle ostrzegł, że należy uważać, gdzie się obozuje, zwłaszcza w tak niebezpiecznych okolicach. Następnym razem mogę mieć mniej szczęścia. Moje życie zależało w tamtym momencie od decyzji dwóch typów spod ciemnej gwiazdy. Nie wiedzieć czemu,
Odpuścili i odeszli. To nie była spokojna noc, podczas której mogłem dobrze zregenerować siły. Jedynym jasnym punktem tej całej szalonej eskapady była sama Black Bell. Ledwie zagadnąłem ją o opinię na temat boja, gdy wokół jej chaty na bagnach zaroiło się od łowców nagród. Gdyby nie porozstawiane przez zabójczynię pułapki, a także ogromna pusta przestrzeń wokół i nasze dobre umiejętności strzeleckie, nie odparlibyśmy tej nawałnicy ludzi. To musiała być jakaś zorganizowana grupa najemników, bo mieli na wyposażeniu nawet wóz z działkiem. Przez całą bitwę miałem na niego szczególne oko i odpowiednio wcześnie eliminowałem kolejnych chętnych do obsługi narzędzia mordu. Za tą swoją skromną barykadą z kilku desek to ja byłem łatwym celem i dość łakomym kąskiem. Kto wie, gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach, być może z Bell stworzylibyśmy najbardziej zabójczy duet na Dzikim Zachodzie. Ciekawe, czy jeszcze kiedykolwiek ją spotkam. Życzyłem jej powodzenia i mówiłem to szczerze, gdy odjeżdżała na wschód. 2 dni brutalnie wyrwane z życia. Niewiele pamiętam z ostatnich godzin. To, co zostało w głowie, wolałbym, żeby przepadło. Kilkanaście godzin temu Lenny wrócił do obozu. Wystraszony jak młody źrebak, któremu ktoś wypalił z rewolweru zaraz koło ucha. Okazało się, że ten dureń Majka wszczął rozróbę w Strawberry i został aresztowany. Ma lada dzień zawisnąć. Niewiele zabrakło, żeby jego głupota kosztowała też życie Leniego. Na szczęście chłopak zbiegł przed szukającym taniej rozrywki tłumem. Dutch jakoś dziwnie zbagatelizował sprawę. Może dlatego zrobił z Majka zwiadowcę, bo po cichu liczył, że przytrafi mu się jakiś wypadek i będzie w ten sposób miał go z głowy? Nie, to nie jest trud Dutcha. W każdym razie wysłuchał wypowiadanych drżącym głosem słów Leniego, uspokoił go i wytypował mnie do misji ratunkowej. Znowu musiałem nadstawić karku za największego idiotę po tej stronie kraju. Dutch jednak zaznaczył, że wcześniej przyda się nam obu chwila wytchnienia i parę łyków dobrej whisky. Zachęceni wizją rozgrzania przełyków i ukojenia nerwów zacnym trunkiem, wyruszyliśmy z Lenem do Valentine. Barman i obecni goście patrzyli na nas podejrzliwie, gdy zamówiliśmy pierwszą kolejkę. Widać było, że dzieciak naprawdę potrzebuje czegoś mocniejszego, bo ręce trzęsły mu się, jakby dotkliwie przemarzł. Rozmowa niespecjalnie się nam kleiła. Różnica wieku, doświadczeń i sposobu postrzegania świata robiła swoje. Domówiliśmy drugą kolejkę, a potem trzecią. Skusiliśmy się na piwo i wróciliśmy do whisky. W pewnym momencie ocknąłem się oparty o ścianę przy wejściu. Lenego nigdzie nie było. Pamiętam, że wlazłem na górę i namierzyłem go drzemiącego w fotelu. Wróciliśmy na dół i z radości strzeliliśmy po jeszcze kilku drinkach. Nie wiem, jak to możliwe, ale później Lenek było już w salonie przynajmniej kilkunastu. Kolejne, co pamiętam, to już zimna cela aresztu u szeryfa. Podobno zrobiliśmy chleb w lokalu i próbowaliśmy zwiać. Na szczęście szeryf znalazł nas, nim zrobiło się nieprzyjemnie, a ktoś cwany nas okradł. Zapłaciłem kaucję i wyszliśmy. Lenny się pochorował i szybko ruszył z powrotem do obozu, by odsypiać. Ja potrzebowałem jeszcze kilku minut, by dojść do siebie na werandzie. Koszmar. Dałem sobie kilka godzin na odzyskanie sił i ruszyłem po Majka. Nie spodziewałem się niczego dobrego. Strawberry wyglądało na małą mieścinę, która próbowała umościć się jakoś pomiędzy rzeką i masywem górskim. Nie było trudno znaleźć biuro szeryfa.
Wystarczyły trzy zdania, żebym zorientował się, co konkretnie planuje. Stróż prawa chciał zobaczyć Majka, dyndającego na sznurze ze skręconym karkiem i wymazanym z facjaty głupim uśmieszkiem, który widział w ostatnich godzinach o parę razy za dużo. Za nic na świecie nie zamierzał z tego zrezygnować. Nie przekonałyby go nawet całe wagony gotówki. Grzecznie opuściłem więc biuro, dziękując za nad wyraz wyczerpującą odpowiedź. Znalazłem okno celi aresztu, w której siedział nasz nabusowany zwiadowca. Nie wyglądał na specjalnie przerażonego. Wprost przeciwnie, odważnie deklarował, jak to zaraz pośle w diabły wszystkich odpowiedzialnych za jego aresztowanie. W duchu śmiałem się, widząc bezradność w jego oczach i obserwując tani pokaz udawanej pewności siebie. Pech chciał, że nieopodal celi ktoś zostawił wyciągarkę. Mika połączył fakty i poprosił o zamocowanie haka do krat. To nie był zły plan, ale miał jedną wadę. Był głośny. Wiedziałem doskonale, na co się piszę, ale mimo to uruchomiłem mechanizm. Za moment potężny huk wstrząsnął całym budynkiem, a kawał muru wyleciał dobre kilka metrów w powietrze. Z chmury pyłu wyszedł zachwycony Majka. Nie minęło 5 minut, a znajdowaliśmy się już w drugiej części Strawberry, zostawiając za sobą 100 trupów. Próbowałem nadążyć za Majka i z karabinu powtarzalnego sprzątałem kolejne cele, nim te posłały mu kulkę w ten tępy łeb. Dotarliśmy do jednego z drewnianych domków na obrzeżach, który najwyraźniej był celem podróży mojego straceńczego kompana. Dlaczego? Bo miał tam swoje dwa pieprzone, ulubione rewolwery. Zginęło dobre kilkanaście osób, bo ten idiota musiał odzyskać gnaty, do których miał sentyment. Informacje szybko dotarły do odpowiednich służb i wystawiono za nami listy gończe. $300 kaucji za odkupienie win oznaczało, że rejon Strawberry musiałem wykreślić z listy miejsc wartych odwiedzenia przynajmniej na kilka kolejnych tygodni. Majka nie był równie ostrożny. Powiedział, że zostaje w swoim małym obozie w górach. W prezencie dał mi drugą kaburę i poinformował, że musi jeszcze znaleźć coś, co odkupi jego winy w oczach Dutcha. To tylko potwierdziło moje przypuszczenia. Ten koleś ma nierówno pod sufitem. Ma szczęście, że jeszcze dycha i chodzi po tym świecie. Wyruszyłem do obozu, starając się unikać wrażeń i przypadkowych kontaktów z nieznajomymi. Wystarczyło mi już zainteresowania z ostatnich godzin. Na miejscu nie zameldowałem się jednak na długo. Ledwie odespałem ostatnie stresowe sytuacje, gdy zaczepił mnie Dutch i przypomniał o szykowanej misji ratunkowej. Sean nadal żył i trzeba było go odbić. A to oznaczało powrót na niegościnne tereny za rzeką na zachodzie, w okolice opanowanego przez Pinkertonów Blackwater. Musiałem ostrożnie zaplanować podróż. Nie były mi potrzebne żadne przygody i przypadkowe spotkania z łowcami głów. Postanowiłem dotrzeć we wskazany na mapie punkt orientacyjny, nie zwracając na siebie w ogóle uwagi. Zaryzykowałem więc rajd po moście kolejowym, a następnie skręciłem w lewo. Trzymałem się brzegu, pokonując kolejne kilometry piaszczystego podłoża i szukając wąskich przesmyków pomiędzy formacjami skalnymi. Tennessee Walker prychał z niezadowoleniem, ale dzielnie znosił niewygody. W końcu dotarliśmy na pagórek położony w odległości kilkudziesięciu metrów od skrajnych zabudowań miasta, z którego nie tak dawno w popłochu uciekaliśmy. Javier potwierdził moje najgorsze obawy. Na ulicach nadal roiło się od Pinkertonów. Próba wejścia do miasta byłaby jak wkładanie głowy w paszczę wygłodniałego lwa. Nikt nie byłby na tyle szalony, o ile nie straciłby wcześniej rozumu. Okazało się jednak,
że na samobójcze misje przyjdzie jeszcze czas. Teraz musimy tylko zaatakować obóz łowców nagród, do którego przewożony był Sean, i odbić go stamtąd, nim zostanie przekazany w ręce przybyłych ze wschodu służb. Udając zagubionych wędrowców, śledziliśmy z bezpiecznej wysokości klifów płynącą rzeką Łajbę z Seanem. Gdy łódź przybiła i wyprowadzili więźnia, potwierdziliśmy, że na pokładzie rzeczywiście przebywa ten głupi Irlandczyk. Pozostało wprowadzić w życie plan ratunkowy. Charles ruszył na drugą stronę wzgórza, a towarzyszący nam Trelawney zasugerował, że posłuży za zasłonę dymną. Z Javierem po cichu wyeliminowaliśmy pierwszych dwóch strażników, którzy wyraźnie rozkojarzyli się paplaniną niespodziewanego gościa. Kolejny strażnik padł od strzału w głowę z dalszej odległości. Na tym skończyło się nasze podkradanie. Wywiązała się otwarta walka z pociskami świszczącymi w powietrzu. Parliśmy naprzód, eliminując niezorganizowanych i wyraźnie zaskoczonych najemników. W pewnym momencie dostrzegłem walczącego nad krawędzią przepaści Charlesa. Nie wyglądał na gościa, który kontroluje sytuację. Przymierzyłem więc i w odpowiednim momencie wypaliłem, raniąc jego przeciwnika. Tyle wystarczyło, by odzyskał kontrolę. Sean szamotał się podwieszony pod drzewem z workiem założonym na głowę. Humor szybko mu wrócił, jak tylko usłyszał znajome głosy i zobaczył nasze twarze. Mnie wystarczyły z kolei 2 minuty, by zacząć poważnie powątpiewać w sens tej misji ratunkowej. Supposed to be owing you for this one. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Dołączał do nas kolejny awanturnik, źródło problemów bez gotowych rozwiązań. Wydawać by się mogło, że stajemy na nogi. Niemal wszyscy członkowie grupy regularnie dokładali się do obozowych oszczędności, więc mogliśmy uzupełnić zapasy na wozach z żywnością, medykamentami i amunicją. Po powrocie Seana wszystkim poprawiły się nieco nastroje. Bezczelny chłopak przywracał nadzieję, że najgorsze już za nami. W końcu zdecydował się też wrócić marnotrawny syn Majka, który wcześniej nie omieszkał jeszcze wpędzić mnie w kłopoty swoim pomysłem z napadem na powóz z banku. Niby ładnie się obłowiliśmy, ale omal nie kosztowała nas ta akcja życia, gdy wracając do obozu wpadliśmy w zasadzkę od Driscolli. Ci to nigdy nie szczędzają na środkach, bo użyli dynamitu, by zatrzymać powóz. Mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że rzuceni siłą wybuchu w rzekę nie rozbiliśmy głów na kamieniach. Druga kabura bardzo się przydała, bo na 4 rewolwery zdecydowanie łatwiej było nam odeprzeć atak tych przebiegłych tłuków i kurewników. I wiecie co? Ostatnio trochę marudziłem, ale tak teraz sobie myślę, że może i ten świat nas już nie chce, ale my na pewno nie odejdziemy po dobroci. Patrzę na te ostatnie dni i zaczynam odczuwać satysfakcję, że w tych przeklętych czasach mogę dzielić dni z taką bandą równie nieprzystosowanych do współczesności straceńców. Kończy się nam czas. Nasza kryjówka nieopodal Valentine przestała być bezpieczna. Dutch nie chce tego jeszcze przyjąć do wiadomości, ale niedługo będzie musiał. Pinkertonowie krążą nad nami jak sępy i szukają najsłabszych okazów, które ulegną egoistycznym pobudkom i sprzedadzą swojego przywódcę. Robią się przy tym coraz bardziej zuchwali, bo grożą nam śmiercią nawet w obecności małego Jacka, z którym byłem na rybach. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. You have my word, you won't swing. Dutch nie wyglądał na specjalnie przejętego, gdy mu o wszystkim opowiedziałem. Jego spokój bywa czasami denerwujący. By poszukać potrzebnego dystansu, wybrałem się na polowanie z Charlesem.
Przede mną jeszcze sporo nauki w kwestii tropienia zwierząt. A akurat lepszego nauczyciela trudno w tych rejonach znaleźć. Over there. You see them all? Incredible, aren't they? Tym razem jednak nasz wypad szybko przerodził się w prywatną wendetę. Ruszyliśmy śladem zabójców, czerpiących satysfakcję z mordowania bizonów. Dla Charlesa, którego plemię blisko żyło ze stadem bizonów i zawdzięczało im przez wiele lat przetrwanie, to było za trudne do przetrawienia. Dawno już nie widziałem go doprowadzonego do takiego stanu. Choć problem mnie nie dotyczył, nie mogłem pozwolić, by pod wpływem emocji popełnił jakiś głupi, acz kosztowny błąd. Szybko złapaliśmy trop, bo dwaj łowcy niespecjalnie dobrze zacierali ślady. Gdy ich dopadliśmy, było już po zmroku i obaj odpoczywali przy ognisku, po całym dniu pozbawionego sensu mordowania. Wyręczyłem Charlesa w przesłuchiwaniu drugiego. Okazało się, że działali na zlecenie. Komuś z zasobnym portfelem zależy na oczernieniu Indian. To były ostatnie słowa wypowiedziane w smutnym życiu przez tego sprzedajnego sukinsyna. Charles potrzebował czasu na przemyślenie paru spraw, a i chciał sam poprowadzić własne śledztwo. Ja tymczasem miałem okazję obserwować z bliska, jak Marston odzyskuje siły i próbuje zadośćuczynić winom. A to opracował całkiem zmyślny plan napadu na pociąg, a to teraz zasugerował, że możemy się szybko obłowić na owcach. Niektóre pomysły to chyba bierze z książek małego Jacka. Szkoda tylko, że nie potrafi się tak wykazać jako mąż, ojciec i druh, z którym można zawsze stanąć do wspólnej walki. Oddaję mu jednak, że ten napad na pociąg wyszedł zacnie. Co prawda przypałętał się nam niechciany Sean do pomocy, ale nawet on nie zdążył nic zawalić. Trochę sytuacja się skomplikowała, gdy na miejsce jakoś zdecydowanie za szybko dojechali stróże prawa, ale odparliśmy atak i uciekliśmy z łupami w pełnym składzie. Poszło tylko trochę więcej amunicji niż zakładałem, ale przynajmniej pasażerowie w wagonach nie zmusili nas do choćby jednego wystrzału. Co bardziej krewkich i bohaterskich, wystarczyło doprowadzić do porządku ciosem z kabury w nos. To zawsze działa. John wpadł też na genialny plan oskubania lokalnych hodowców. Kradzież pędzonych na targowisko owiec okazała się kaszką z mleczkiem. Wystarczyły dwa strzały z karabinka z zamkiem obrotowym z pobliskiego wzgórza, by wystraszyć trzech opiekunów stada. Trochę było później ganiania za zwierzętami, ale we dwóch poszło nam to nawet sprawnie. Doprowadzenie ich do Valentine zajęło kilka minut i obyło się bez przygód. Przynajmniej raz dopisało nam szczęście. John zachował też, jak nie on, zimną krew podczas negocjacji z organizatorem aukcji zwierząt, który za brak papierów policzył sobie skromną, kilkunastoprocentową część zysku. Wbiłbym mu tę uśmiechniętą gębę prosto w błocko, w którym staliśmy, gdyby Marston nie przyjął pałeczki. Chyba nerwowa atmosfera ostatnich dni za bardzo mi się udziela. Trudno jednak zachowywać spokój, gdy dopiero co straciło się fortunę, omal nie zamarzło w górach, a teraz trzeba łapać się najbardziej gównianych zleceń w tak zapadłej dziurze jak Valentine. I jeszcze ci Pinkertonowie, węszący obok. Znając Mike'a czy Shona, mogę spodziewać się, że kłopoty znajdą nas już naprawdę niedługo. I oby okazało się tylko, że nasza radosna trupa nagle nie skurczy się o kolejnych zabitych, bo morale i tak są już wystarczająco nisko. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego odcinka audiobooka Red Dead Redemption 2. Kolejne perypetie Artura Morgana na Dzikim Zachodzie już wkrótce, w następnych opowieściach inspirowanych hitem Rockstara. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnej premiery, obserwujcie profile Gralingradu.
Gorąco zachęcam też do odwiedzenia bloga gralingrad.pl, na którym publikują opowiadania w wersjach tekstowych. Aktualnie przeczytacie tam choćby opowiadania na bazie Rainbow Six Vegas, Indyka Forma 8 czy Punch-Outa z Nintendo Wii. Nie żałujcie również komentarzy i subskrypcji, to one napędzają rozwój Gralingradu. Mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Dzięki za uwagę.